zajmuję się śpiewaniem. Prababcia już mnie moja próbowała tego odwieść. Stwierdziła, że to w ogóle nie jest zawód. Chciała, żebym była, jak to się mówi, urządzona. No. Od 10. roku życia wiedziałam, że będę albo tłumaczem w placówce dyplomatycznej, albo notariuszem. Ale niestety zamiast na prawo, to ja poszłam na lewo. Moim największym marzeniem właśnie jest robić to, co kocham, czyli śpiewać. Chciałabym nagrać płytę i to jest moim takim odgórnym marzeniem. Zawsze miałam problemy z wiarą w siebie. To był mój taki jedyny czuły punkt, ale z każdym dniem się tego po prostu uczę. To jest dobry moment, żeby coś zrobić, jakoś się zaznaczyć. Trzymajcie za mnie kciuki. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VIO.